Manifestacja Komitetu Obrony Demokracji w 35. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce w Warszawie rozpoczęła się wiecem przed byłą siedzibą KCPZPR. Walczyli o godne życie, walczyli o gospodarkę opartą na zdrowych zasadach rynkowych. Dzisiaj po trochu musimy walczyć o to samo. Celem Marszu Komitetu Obrony Demokracji i Opozycji była siedziba Prawa i Sprawiedliwości mieszcząca się przy ulicy Nowogrodzkiej. To właśnie nienawiść do rządzącej partii połączyła demonstrujących w pochodzie KOD-u i opozycji. Chcecie państwo dalej? No właśnie, ja bym wolał się nie wypowiadać, bo wy tam nie pokazujecie prawdy. Wygłaszam i my wszyscy wygłaszamy wielkie niezadowolenie z obecnego rządu, jaki teraz właśnie jest. No jeżeli jest organizacja jakiegoś protestu, który popieram, to ja w nim biorę udział, a że akurat dzisiaj to tak wyszło. Tak, to jest analogiczne i to jest nawiązanie. Oczywiście nie ma czołgów, przyznaję. No nie o to jeszcze chodzi. Na drodze manifestacji Komitetu Obrony Demokracji u zbiegu ulic Kruczej i Alei Jerozolimskich stanęli uczestnicy kontrmanifestacji zorganizowanej przez środowisko osób represjonowanych w stanie wojennym i klubów Gazety Polskiej. Mariusz Świerżewski, Telewizja Republika.